Nie jestem jeszcze gotów. Nie jestem jeszcze gotów. Dlaczego tam idziemy? Nie mogę zrobić nic więcej. Nie rozumiesz tego. Wrócić? Dokąd wrócić? Nie, Horadrimie. Zostaniesz z nami. Jest jeszcze dużo do zrobienia. Światłość. Też to czujesz? Magia bagien jest. Nie mam dość energii.
Walta przyprowadziła mnie tu, gdy byłam młoda. Tu możesz zmierzyć się ze swoimi demonami, strachem lub smutkiem. Kto to? Nie, mam tego dosyć. Co zatem zamierzasz? Na bagnach nic nie jest za darmo, Horadrimie. Nawet twoja magia. Jakąkolwiek logiką się kierujesz, jesteś w błędzie. Ja! Nie czujesz zewu przygody, co? Chyba nie zniknął wraz z młodością. Wyjdź i złóż ofiarę bagnom. Pierścień, naszyjnik. Coś, co jest dla ciebie cenne. W międzyczasie nasz przyjaciel zbierze dwie rzeczy. Robaczy Ichor i żółty lotos. To głupota. To Walta zrobiła ze mnie prawdziwą wiedźmę. Ciężko mi pogodzić się z jej śmiercią. Rozumiem, dlaczego dostrzegła przyszłość w Lilith. Matka Sanktuarium nie różni się tak bardzo od wiedźm z Havezaru. Lecz ja nie porzucę mej powinności. Eliaszowi trzeba wymierzyć sprawiedliwość. Tego oblicza Walty nigdy nie pojmę. Nie dziś, ale nadejdzie czas, kiedy będę musiała zrzucić trapiące mnie troski. Yeah.
Chyba bardzo nie lubi czekać. Umieść dar bagien w kociołku i zapasz herbatę. Po prostu uważam, że to strata twojego czasu i mojego przy okazji. Widzisz te kaganki? Rozpal je. Wypijemy herbatę i zaczekamy. Na co czekamy? Aby bagno zawołało do twojej duszy i wyciągnęło z ciebie to, co ropieje jak zatruta rana. Konie! Nadchodzą! Ojcze... Spokojnie, nie martw się. Ojcze... Jorin! Synu! Jak to możliwe? Synu... Proszę, wróć do mnie! Wróć! Nie powinienem był cię puszczać. Mogłem ci odmówić. Zatrzymać cię przy sobie, Weltheimie. Dlaczego mnie puściłeś? Nie wiem. Ja... Miałeś taki zacięty wyraz twarzy. Byłeś gotowy. Musiałeś odejść. Musiałem. I znów muszę. Czekaj! Ja tylko... Ojcze... Jestem gotów. Nie! Otworzył portal, który wygląda
wiem, kim są moi prawdziwi sojusznicy. To moi przyjaciele. Zabierz mnie do nich. Gdy nadejdzie dzień sądu, dowiesz się, kto jest twoim prawdziwym przyjacielem. A teraz wracaj do swoich sojuszników. Nie pokładałbym nadziei w Inariusze, jeśli to o nim mówisz. Anioł był moim więźniem. Poznałem jego prawdziwe oblicze. Jest bardziej podobny do Lilith niż myślisz. Już przed tym, gdy stał się moim więźniem, przepełniała go nienawiść. Ja ją tylko rozpaliłem. A kiedy uciekł do twojego świata, zabrał ją całą ze sobą. Jeśli Lilith wygra, będzie to wyłącznie twoja wina.